Większość parków narodowych otrzymała z budżetu środki, które nie wystarczały nawet na pokrycie wynagrodzeń pracowników. Oznacza to, że działalność parków i realizacja ich ustawowych obowiązków, w tym planowanych działań ochronnych, jest zależna od uzyskania dodatkowych środków finansowych. Nikt zwraca również uwagę, że oficjalne dane na temat powierzchni parków narodowych nie były zgodne ze stanem faktycznym. Łączna powierzchnia skontrolowanych parków była mniejsza o 620 hektarów od powierzchni wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Co więcej, przebieg granic większości parków narodowych nie zgadzał się z tymi zamieszczonymi w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. Może mieć to wpływ na prawidłowe planowanie zadań ochronnych w parkach, ale również na planowanie przestrzenne samorządów położonych w ich granicach.